No widzicie, już będę odświeżał teraz, bo tu pora odświeżania. Wstań Zenek, wstań, zacznij odświeżanie, nie? O, już to, o, Holender, no. Idę tutaj, bo trochę mnie napadało, to trzeba to wywalić. A bo to zaraz chciałem powiedzieć, muszę to odśnieżyć koniecznie, bo tu zaraz padnie śnieg z dachu. Będzie za dużo tego śniega. No. Zrobiłem sobie taką łopatę, no bo ostatnia łopata mnie się połamała. Miałem plastikową. To teraz do tej rączki plastikowej. Dodałem sobie rączki deseczki, o tak. I mam. Jedziemy z koksy. O, apsa, strada. Tak. Odśnieżanie trzeba. O. Coś mi telefon zadzwoni. Zadzwoni. A, bo ci ten komandor Magruszewski ma sprawę. Proszę Państwa, dziwne rzeczy się dzieją, bo jak ja kandydowałem prezydenta Gdańska onegdaj, to było wtedy, co zamordowali prezydenta Adamowicza, to proszę Państwa, no przyjechał tu niejaki Grzegorz Braun, też kandydował, a mój komandor Magruszewski zbierał podpisy i dla mnie, i dla niego jeszcze, chyba dla trzeciego, no bo można zbierać dla wszystkich. No dla mnie to nie dozbierali za dużo, bo 300 mi zabrakło, żebym szedł do drugiej tury, czyli miałbym program w telewizji. A Grzegorz Braun przyniósł 100 ludzi, którzy za niego nazbierali, nie? Te podpisy. No ale się okazało, że mój kolega, komandor i podwładny kontradmirała Sławomira Ziemińskiego, komandor Krzysztof Magruszewski, nazbierał podpisy dla sztabu Grzegorza Brauna. No i jak się potem poszedł wspierać modlitwą, to pamiętam, byłem w Urzędzie Wojewódzkim, co to Grzegorzowi Braunowi nagrałem, jak wynoszą jego podpisy z lokalu Komisji Wyborczej, to proszę Państwa, wtedy siedział tam ten właśnie mój kolega i się modlił. Różaniec odmawiał z drugim kolegą. Przyszli goście ze sztabu, bo on miał też plakietkę sztabu wyborczego Grzegorza Brauna przypiętą. Przyszli z jego sztabu goście i za modlitwę na różańcu odpięli mu tą plakietkę i powiedzieli, że już z nimi nie będzie działał. Mało tego, dzisiaj ma sprawę sądową, bo się okazało, że te podpisy, które zebrał, no to podejrzewają, że są fałszywe, chociaż nikt mu niczego nie udowodnił. Ale okazuje się, że jak przyszedł tam do tego sztabu z tymi podpisami, to już go nagrywali wtedy. Czyli już mieli na niego oczko. No i niejaki pan Skalik, który, jak mówi tutaj Magruszewski, tam miał różne perypetie jako prezes klubu lotniczego, jakieś tam nadużycia, defraudacje, szef sztabu pana Grzegorza Brauna zrobił sprawę sądową panu komandorowi Magruszewskiemu i teraz jest oskarżony o to, że dostarczył fałszywe podpisy, których notabene wcale nie dano do Urzędu Miejskiego Komitetu Wyborczego. Komitet Wyborczy nie dostarczył do Komisji Wyborczej, tylko po jakimś dużym czasie, nie wiadomo po jakim, bo jeszcze nie wiemy, pan Skalik wniósł sprawę przeciwko panu Magruszewskiemu o przyniesienie zafałszowanych podpisów. Jak ja wiem, to on tam tysiące, chyba 2000 tych podpisów miał. On sam tego nie zbierał, jemu ludzie to przynosili. Więc nie wiem, o co tu chodzi, ale pan Braun i Konfederacja za jego przykładem, no to widać, jaka to jest organizacja. Tych, którzy mu pomagali, to trzeba opierdzielić, tak? I w sądach jeszcze sprawy robić. No ja idę, to jest pozamiatane. Znaczy ja muszę teraz odśnieżać. O! Jaja. Wynosimy ten śnieg, bo go za dużo już jest.
Także generalnie, kto z jakim Brownem współdziała, to się może spodziewać różnych reperkusji. A on taki niby cierpiętnik, obrońca ludu. Obrońca naszych praw obywatelskich. Pan Grzegorz Braun. A jego salik, przewodniczący komitetu, skarży tych, co mu pomagali. Do sądu, do prokuratury. To po co oni te podpisy im zbierał? A po co oni te podpisy zatrzymali, zamiast dać to do komisji wyborczej? No, jak rozumiem, jakby komisja wyborcza stwierdziła nieważność, czy tam złe podpisy, no to wiadomo. Ja jeszcze znam jeszcze jeden przypadek, bo tutaj był u mnie gościu, ale nie mogę nazwiska ujawniać, bo się nie chciał ujawniać. On był też w sztabie Grzegorza Brauna i w kościele. No miał być na drugi dzień wybory, więc on był przewodniczącym komisji wyborczej już wyznaczony, ustalony i się położył w kościele Stoczniowców, w tym okrągłym tam na Przymorzu i się położył i krzyżem i się modlił. No to karetka go pogotowia zabrała, zawieźli go na Srebrzysko za to, że tak się modlił i to jest właśnie to, to jest właśnie to. A on wcześniej przekazał panu Grzegorzowi Braunowi 30 tysięcy na jego komitet wyborczy. No. A potem ci panowie i Grzegorz Braun w ogóle nie byli zainteresowani tym panem, którego zamknięto za Srebrzysko za to, że się modlił należąco. No nieraz to i papież też należąco się modlił i księża. No różnie to bywa, ale generalnie no, są ludziska i prawa mogą swoje, te, jak to mówią, te, no, religijne odprawiać swoje tam jak chcą. Ja tam nic nie mam do tego. No a co ciekawe, cały czas Grzegorz Braun chodził do kościoła Świętej Barbary, jak ja byłem, jeszcze z nim wywiady nagrywałem. I tam w jakimś rycie tam jakoś tam rzymskim odprawiali mszę, tak jak kiedyś onegdaj bywało. Czyli ksiądz stał tyłem do wiernych i mszę odprawiał w języku łacińskim. Tak jak kiedyś było, dawniej pamiętam, onegdaj tak też było. No i co? I teraz za takie coś pan Krzysztof Magruszewski, komandor, ma sprawę w sądzie dzisiaj. No nie wpuścili mnie do sądu, bo chciałem tam iść, ale się okazuje, że zrobię koronawirusa, nie jest tak łatwo się do sądu dostać. Trzeba było wcześniej się zgłosić, co mi powiedziała rzecznik prasowa. Może na następnej rozprawie będę. A z tego, co mi wiadomo, przesłuchowany był właśnie dzisiaj pan Skalik Włodzimierz, szef sztabu wyborczego Grzegorza Brauna. Pozdrawiam Grzegorza Brauna i wieszczuję takich szefów Komitetu Wyborczego, którzy tych, co pomagali panu zbierać podpisy, teraz po sądach włóczą. Ahoj, Czerwony Korsarz. Onegdaj kandydat na prezydenta Gdańska, Sławomir Ziembiński. Dziękuję i pozdrawiam.